piątkowe popołudnie 18 marca w filii nr 1 Biblioteki Publicznej zorganizowano wieczór poetycki z utworami Marii Konopnickiej. Spotkanie odbyło się z okazji Światowego Dnia Poezji. Licznie przybyłych powitała Magdalena Orłowska. Ona też poinformowała, że w tym roku przypada 180. rocznica urodzin Marii Konopnickiej. Dodatkowo Sejm RP ustanowił bieżący rok rokiem tej znakomitej polskiej pisarki. Podczas spotkania wiersze Konopnickiej zaprezentowali uczniowie pierwszego LO w Kozienicach: Blanka Balcerzak, Alicja Kwiecińska, Antonina Różańska, Ewa Świechowska oraz ich wychowawczyni, nauczycielka języka polskiego Beata Smykiewicz-Różycka. Poszczególne prezentacje przeplatane były utworami muzycznymi w wykonaniu wyjątkowego trio, które tworzą absolwentki Kozienickiej Szkoły Muzycznej: Natalia Wilczek, Maria van der Donk i Sandra Kocyk. W ich wykonaniu usłyszeliśmy takie utwory jak Dom Dobrych Drzew, Nie wrócą lata te, czy wiązankę popularnych melodii Radość najpiękniejszych lat, żeby szczęśliwym być. Po zakończeniu prezentacji głos zabrała Beata Smykiewicz-Różycka, która jako prezes Fundacji Energia Działanie prowadzi zbiórkę funduszy na dofinansowanie badań USG piersi dla kobiet w przedziale wiekowym 18-49 lat. Aktualnie fundacja prowadzi sprzedaż publikacji Okruchy Dnia, czyli Krzysiek i inne zapiski, autorstwa właśnie pani prezes. Książka zawiera zbiór opowiadań z życia wziętych. Jedno z nich autorka odczytała, po czym zachęciła do wspierania fundacji w walce z rakiem piersi.